Możliwoby, nikt tej fury nie zabrał. Siemanko, jestem Lusek, a to jest GTA Online. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry, gdzie będziemy tuningować Sand King XL. Jest to ten nowy samochód, ogromny, i szukałem go 30 minut jeżdżąc po całej mapie w GTA Online. Serio. Dlatego, że akurat pojawiały się jakieś inne samochody, a nie Sand Kingi. Ogólnie są dwie wersje Sand Kinga. Dlaczego chciałem go znaleźć, a po prostu nie kupiłem, bo ja tak lubię. Lubię znaleźć sobie samochód, go stuningować, nie wydawać niepotrzebnie małej co prawda kasy na to, aby go kupić. To mi sprawia jakoś tam przyjemność, więc sobie go znalazłem. I można go sobie stuningować, bo on tam niewiele kosztuje. Mam nadzieję, że mnie nikt teraz nie załatwi i nie zabije. On jest chyba tutaj gdzieś. Sand King. To jest ten drugi Sand King. Różnica w cenie jest niewielka, także na pewno da się ten samochód stuningować fajnie. Ja już kiedyś patrzyłem, jak zaczynałem w ogóle grać w GTA, to sobie patrzyłem, jakie on ma opcje. I tych opcji pamiętam, że miał naprawdę dużo. Co ciekawe, to jest jeden z nielicznych samochodów, które możemy sobie kupić, który może jeździć przez inne samochody. A co ciekawe też, w miarę niskim samochodem sportowym można przejechać dokładnie pod nim. Może mi się to uda. Weźmiemy sobie jakiś samochód, powiedzmy Sultana. Ojej. Tutaj jest Sultan, więc on powinien sobie poradzić z tym, aby pod tym samochodem przejechać. Zaraz zobaczymy. Dawaj, Sultan. O, fuck, i policja mnie goni. No trudno, trudno. Przemalujemy sobie Sand Kinga i będzie ok. Ale ogólnie jest to możliwe, bym nikt tej fury nie zabrał. Także jest to naprawdę ciekawy samochód i można z nim zrobić fajne rzeczy z tego względu, że jest wielki. No i dobra, tutaj tak się składa, że mamy tunera osiągów i tak się składa też, że Sand King często tutaj właśnie jeździ. Wbijamy sobie do środka i zobaczymy, co się nam uda z nim zrobić. No, całe szczęście, że uniknąłem policji. No i dobra, zderzaki. Kurczę, tutaj on jest tak duży, że ledwo się w tym garażu mieści. Zderzaki. Jest tutaj naprawdę dużo opcji w tym samochodzie i jak widzimy, nie jest on drogi. Możemy go znaleźć sobie na ulicy. No mamy tutaj tak, opcja z wyciągarką, w ogóle ten zderzak jest kozacki. Bardzo mi się podoba. Standardowy Sand King wygląda tak, a zderzak, który możemy tutaj zamontować, jest naprawdę dużych rozmiarów. I bierzemy sobie z wyciągarką rama. I teraz tak, możemy sobie pokrywę skrzyni ładunkowej zamontować, możemy sobie lakierowany stelaż dać, albo taki stelaż ochronny. I może być też chromowany. Ten mi się podoba, tylko, no właśnie, na pace fajnie, fajnie jak paka jest odkryta. Ale tak szkoda zakrywać tą skrzynię ładunkową. Może jacyś gracze, ale przeważnie na tych takich pakach do tych małych samochodów gracze mało kiedy mogą sobie tak stać i po prostu z niej nie spać. Przeważnie zawsze spadają. Tak więc no nie wiem, czy to instalować, czy nie. Zobaczę, na razie zainstaluję sobie, a później ewentualnie coś tam zmienimy. Zbiorniki paliwa, no i właśnie. Tutaj największy dylemat, bo jeśli zainstalujemy te zbiorniki dodatkowe paliwa, co bez sensu w ogóle w GTA pod względem ekonomicznym, bo tutaj mamy za darmo paliwo, samochody same jeżdżą, nie musimy ich tankować, ale jeśli zainstalujemy te zbiorniki paliwa, to prawdopodobnie nie będzie można przejechać pod tym samochodem, tak jak przed chwilą to zrobiłem Sultanem. I tak się właśnie zastanawiam, czy instalować, czy nie instalować, ale z drugiej strony, jeśli zainstalujemy te zbiorniki paliwa, to samochód będzie się wydawał bardziej masywny. Na razie zaryzykuję i zainstalujemy, ewentualnie później coś tam wywalę. Możemy także zmienić grille. Słuchajcie, ten samochód ma naprawdę sporo opcji. Czarny grill, weźmiemy chromowany. I teraz reflektory, no szkoda, że te dodatkowe się tutaj nie świecą. Zestawy neonowe, tutaj nie ma sensu, ten samochód jest zdecydowanie za wysoko nad ziemią, za duży prześwit ma, żeby te neony były jakoś fajnie widać. Tablica, weźmy sobie myk, muszę w końcu zrobić tą swoją tablicę. No i kolor metaliczny, oh shit. Ktoś pisał w komentarzu, żebym koniecznie zrobił jakiś różowy samochód. Sand King nie pasuje mi jako różowy, ale ogólnie jaki on jest wielki, jest masywny. Ciekawe, czy można tutaj zainstalować obniżenie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jest to bardzo ciekawy samochód. Taki niebieski kolor podoba mi się. Ciemno-niebieski, ale jeszcze zobaczymy inne. Oh man, taki jak ze słonecznego parterolu, podoba mi się. Dobrze, i jeszcze mamy kolor dodatkowy.
Też weźmiemy sobie żółty. O, fajnie, fajnie. To będziemy mogli całego dać na żółto. Albo też w sumie jakiś czarny by pasował. Żółty. Ja wiem, czy cały żółty chyba nie pasuje troszeczkę, co? Pomarańczowy. Pomarańczowy pasuje. Słoneczny pomarańczowy, jak słoneczny patron. Bierzemy. Jeszcze może... A, zobaczymy inne kolory. O, jasny pomarańczowy. Pomarańczowy i ten słoneczny. A mi się takie coś podoba, taka kombinacja mi się podoba. Pomarańczowy ze słonecznym pomarańczowym. No i teraz do koloru podstawowego wybierzmy sobie perłowy jakiś. Jakąś perłę i zobaczymy, co się da uzyskać. Właśnie, pisaliście ostatnio w komentarzach, że jest taka stronka, na której są podane najciekawsze kolory, jakie można uzyskać w GTA 5 na swoich samochodach. Chciałbym je sobie sprawdzić kiedyś. Chciałbym sprawdzić tą stronkę i zobaczyć, jak to by wyglądało. Teraz patrzę sobie te kolorki perłowe, ale no tutaj to ogólnie pod różnymi kątami. Tutaj akurat w tym warsztacie może to słabo widać. A ten perłowy naprawdę czasami robi cuda, ale to też zależy od samochodu, od tego, jak pada światło na niego. Ja przeważnie wybieram lodową biel, bo dodaje taki fajny, jasny efekt. No i dobrze, to mamy lakierowanie, ale jeszcze możemy sobie zainstalować tutaj osłonę przed słońcem, przeciwsłoneczną. Kurde, to jest naprawdę ciężarówka, to jest chyba jeden z największych pojazdów, jakie możemy sobie kupić w GTA. Zawieszenie. Wow, obniżenie też można tutaj spore zainstalować, tylko czy my chcemy zainstalować to obniżenie? Na razie nie instaluję, bo chcę przetestować, czy Sultan przejedzie pod tym samochodem, tak samo jak wcześniej, czy... Te zbiorniki paliwa, czy to jest tylko teksturka, czy to jest rzeczywiście fragment modelu. Także na razie obniżenie zostawiamy. Zostawiamy także wszystkie rzeczy związane z osiągami. Turbo, koła. No i tutaj najciekawsza sprawa. Jak się okazało, właśnie, bo rozwikłałem, znaczy jeden z widzów rozwikłał tą zagadkę, dlaczego ja mam za darmo felgi. Ja myślałem, że to jest, nie wiem, dzieło jakiegoś cheatera albo coś innego, ale okazuje się, że te chromowane felgi darmowe odblokowuje się wraz z postępem w jakimś tam wyzwaniu. I ja coś tam zrobiłem, wykonałem, nawet nie wiem co. I teraz obecnie mam chromowane felgi tunerskie i chromowane felgi ekskluzywne, luksusowe. Mam za darmo. Mogę sobie je zainstalować, ale raczej do Sand Kinga takie felgi nie będą pasowały. Już prędzej bym zainstalował felgi od SUV-a, które niestety u mnie kosztują bardzo dużo. No a najlepiej pasowałyby chyba takie od terenowe po prostu. To jest samochód, jakby nie patrzeć, terenowy. To jest kurde wielka ciężarówka. Ja ostatnio widziałem, że... Widziałem ogólnie cyrk. I... Wielka naczepa kempingowa była przyczepiona, czy nawet to była naczepa od przewożenia zwierząt, była przyczepiona do takiej właśnie ciężarówki wielkiej amerykańskiej. Ja się tak zastanawiałem, kurde, jakie te ciężarówki mają moce, skoro mogą takie coś uciągnąć. To jest bardzo ciekawe też. No dobrze, terenowe, no niestety tutaj to są duże koszta, ale zwykłe terenowe będą kosztowały troszeczkę mniej. Tak się zastanawiam, czy właśnie te terenówki instalować. No bo w sumie jak zainstalowałem sobie te dodatkowe zbiorniki paliwa, no to samochód się automatycznie troszeczkę obniżył wizualnie. Tak więc może pasowałyby tutaj właśnie jakieś felgi od SUV-a. One są ogromne w tym samochodzie, naprawdę. Są wielkie. Na razie sobie takie zainstaluję jakieś od SUV-a, wybiorę sobie coś. Te nie pasują. Ale jakieś takie masywne, o na przykład te, dajmy sobie takie. Kolorku. Śnieżna biel. A są inne jakieś? Nie chcę takich oczojebnych też dawać. Jakieś takie stonowane, żeby pasowały do tej reszty. Dobrze, dajmy coś takiego. No i jeszcze zapobieganie kradzieży i utracie, dlatego że ja ten samochód przed chwilą co zwinąłem z drogi. Tak więc trzeba to zainstalować, bo mi się podoba i chciałbym mieć na dłużej go w garażu. Ktoś mnie opieprzył, że do wszystkich samochodów w GTA pasują szyby limuzynowe. No ja się z tym nie zgadzam. Ja wolę jednak, żeby moją postać było widać. Tutaj w tym Sand Kingu akurat myślę, że limuzynowe pasują z tego względu, że ta paka, którą prawdopodobnie też usunę, jest właściwie przydymiona całkowicie. Tak nic nie widać w środku.
Dlatego damy sobie takie. No i jeszcze zaraz zobaczę, czy zainstaluję to obniżenie maksymalne, czy też nie. Bo chcę sprawdzić, czy rzeczywiście... Ale on zajebiście wygląda. On, kurczę, zajebiście wygląda. I sprawdzimy, czy pod tym samochodem da się teraz znowu przejechać. Ale on fajnie nim się jeździ. Dobra. Weźmiemy sobie jakiś samochód, zgarniemy z drogi. Jakiś taki w miarę niski. Właściwie Sultan wcale taki niski nie był, ale jest tutaj Sultan. Sultan niski nie był, a i tak dało się przejechać pod tym samochodem. Więc teraz sprawdzimy, czy te zbiorniki paliwa rzeczywiście są tylko teksturą, czy to rzeczywiście jest też model. Wbijam sobie do Sultana. Okej, i... Uwaga, uwaga. No i teraz się właśnie pod Sand Kingiem przejechać nie da. Także, no nie dla każdego będzie ta modyfikacja, ale moim zdaniem to jest naj... Nie wiem, czy jest większy, w sumie jest jeden chyba większy samochód od tego. Chociaż może to są nawet takie same rozmiary, albo bardzo zbliżone. Bo mamy przecież tę ciężarówkę, Vapid Guardian, to jest też ogromny samochód, a ponieważ bardzo fajnie nim się jeździ. I to on też ma takie same zbiorniki tutaj zainstalowane. I tak się zastanawiam, jak się nim jeździ. Na pewno weźmiemy sobie go do tuningu, ale dzisiaj bawimy się Sand Kingiem. I wow, te koła od SUV-a są naprawdę ogromne. Ten samochód jest ogromny. I tak się zastanawiam, chyba nie ma sensu instalować tutaj niższego zawieszenia, bo ten samochód już... On jest fajny taki, jaki jest. Paka, nie wiem, to wygląda troszeczkę jak jakaś lokomotywa, sorry, ale tak mi przypomina troszeczkę. On jest strasznie długi, jest ogromny i... Zobaczymy właśnie, czy ma miękkie zawieszenie, bo jak się okazuje, nie wszystkie samochody terenowe tutaj, które są dostępne w GTA, mają to zawieszenie miękkie. Niestety, te zbiorniki sprawiają tak, że prześwit się zmniejszył, tak więc pokonywanie terenów powinno być trudniejsze, na przykład takich kamieni jak ten. Ale ja nie wiem, czy ja bym chciał, aby ten samochód był takim typowo terenowym. W sumie on się do tego nadaje, on nie jest do tego stworzony, ale kurczę, to w sumie kozacka sprawa jeździć takim wozem wielkim po mieście. I dlatego ja sobie właśnie takie koła zainstalowałem typowo do SUV-u. Chociaż jest to terenowy samochód i jest w klasie terenowe. Nie ulepszałem go maksymalnie, bo nie. Bo tak się zastanawiam, czy jeszcze będzie w moim garażu na dłużej, ale jest to zdecydowanie jeden z najciekawszych, jeden z licznych samochodów, które są ciekawe w tej grze, bo jest bardzo dużo w sumie ciekawych samochodów w tej grze. Jeden z licznych, najciekawszych samochodów w tej grze. No naprawdę, fajne opcje tuningowe ma, fajnie można go zmienić. Zobaczcie, z takiego zwykłego Sand Kinga, jakiegoś brudasa znalezionego gdzieś tutaj na wioskach, zrobiliśmy naprawdę konkretnego potwora. A tutaj chyba mamy jakiś taki przejazd pod torami. Zobaczymy, czy on się tu zmieści. O kurde, chyba będzie problem. O, ale o, taki obniżony by był kozacki. Och, kurczę, no chyba się nie zmieszczę tutaj. No dobra, to w takim razie wrócimy tu za moment. Ja jeszcze tylko zainstaluję sobie obniżenie. Tutaj ktoś przyjechał sobie jakimś innym samochodem, ale on się tam raczej zmieści, bo to jest Bentley, on to spokojnie przejedzie. Ale ja już Sand Kingiem się tu nie zmieszczę, więc zdecydowanie nie jest to samochód, którym moglibyśmy wszędzie uciec. Ale jak najbardziej auto, którym można się wozić i szpanować, to tak. Nie wiem, czy obniżenie zawieszenia coś nam tutaj da, dlatego że sam model, sama konstrukcja jego dużo tutaj blokuje. Sprawdzimy najpierw z jednej strony, a później z drugiej. No i tak jak myślałem, ten model bardzo tutaj blokuje, tak? Już nawet ciężko samą maskę tutaj wcisnąć pod to, to jest ciekawe. Ale jeszcze spróbujmy z drugiej strony. Zdążę przed pociągiem? Zdążę. Spróbujmy sobie z drugiej strony i sprawdźmy, czy uda się tutaj wjechać teraz. No chyba taka sama sytuacja jak wcześniej. Też nie da się tutaj wjechać. Nie ma opcji. Nie ma opcji, czyli... no można powiedzieć, że przeszedł test największego samochodu. Właśnie, zróbmy sobie tak, że w tym miejscu będziemy testować samochody największe, jakie można kupić, jakimi można jeździć, jakie można mieć w garażu w GTA. Podejrzewam, że Insurgent też raczej tam się nie zmieści, on jest naprawdę bardzo duży.
No ale ten samochód zrobił na mnie wrażenie. No kurczę, takie fajne opcje można w nim zmienić. A ja pamiętam, że jak ja zaczynałem grać w GTA i sobie go tuningowałem, to ja tych wszystkich opcji odblokowanych nie miałem, więc to jest też fajna sprawa dla mnie, że mogę się tym pobawić. A też jakoś nie instalowałem, nie tunigowałem go sobie tak o sam dla siebie. Brakuje mi jedynie modyfikacji maski. No i dobrze, zawieszenie, myk. No i tyle. I samochód jest wyższy teraz. I tak się zastanawiam, czy wywalić te zbiorniki paliwa, ale prawdopodobnie je zostawię, bo samochód jest masywniejszy, jest kurczę taki, no większy jest, wydaje się większy, jest taki bardziej kozacki. Jedyne czego jeszcze mi brakuje, to bym tutaj chciał z tyłu jakiś taki zderzak wykonany z rurek albo czegoś takiego. To by było fajne w tym samochodzie, ale takiej modyfikacji niestety nie ma dostępnej. No nic, tuning Sand Kinga XL-a wygląda tak. Jestem ciekawy, jak wyglądają możliwości zwykłego Sand Kinga SWB, tak się nazywał. Zresztą ciężko powiedzieć, który to jest zwykły, a który to jest normalny, bo oba te samochody są niezwykłe, są ogromne. Ale zobaczymy sobie następnym razem tuning zwykłego Sand Kinga. Tymczasem bardzo dziękuję, że byliście ze mną na odcinku. Zapraszam ponownie. Na razie, pa pa. Szyby. A czy fajne jest to, że widać tą tylną szybę, że jest taka wentylowana, ale ta cała kopuła lepiej wygląda, jak chyba nie ma żadnego